Konferencja prasowa. Urząd Miasta w Lubawce. Ewa Kocęba, burmistrz miasta Lubawka. Co w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o inwestycje na terenie gminy, dziać się będzie? W tym roku zgodnie z otrzymanymi środkami jeszcze pod koniec roku będziemy realizować zadania z Polskiego Ładu przede wszystkim, bo mamy na ten cel przyznane środki. Między innymi to jest kanalizacja w Chełmsku Śląskim i remont budynku Sądecka 24. Do dzisiaj przyjmujemy właśnie oferty na wykonanie tego budynku. Następne zadania to są zadania już dotyczące Lubawki. To jest elewacja ratusza. W końcu udało nam się pozyskać środki zewnętrzne, tak żeby można było zrobić już kompleksowy remont zewnętrzny ratusza. Elewacja, przebudowa pomieszczeń na parterze, dostosowujące je do korzystania dla osób niepełnosprawnych. I również wykonanie odwodnienia i zabezpieczenia ratusza na zewnątrz. Między innymi też chcemy w ramach tego remontu zrobić porządek z kanalizacją ratusza. Ratusz jeszcze nie jest dokładnie podłączony z kolektorem kanalizacyjnym, stąd są problemy czasem w parterze przy takiej dusznej pogodzie czuć tą źle zrobioną instalację kanalizacyjną ratusza. Również Nepomucen będzie podlegał odbudowie, renowacji, także mam nadzieję, że na wiosnę już ratusz będzie w pełni zmodernizowany, docieplony i elewacja będzie wykonana na tyle, że będziemy mogli się cieszyć tym obiektem, jednym z najcenniejszych obiektów zabytkowych na terenie gminy Lubawka, bo przypominam, że już za rok ratusz będzie obchodził 300-lecie rozpoczęcia budowy. Także jest się czym chwalić i będzie już można bez żadnej żenady mówić o ratuszu jako o zabytku 300-letnim. Również mamy środki na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Lubawce. Wbrew pozorom nie wszystkie odcinki całej, nie wszystkie obszary całej Lubawki są podłączone do kolektora kanalizacji sanitarnej. Mamy problem z Nadbrzeżną, Zakopiańską. Tam nie ma tych odcinków i trzeba to będzie robić. 1 400 000 zł, jakie mamy przyznane właśnie z Polskiego Ładu, nie wystarczy na całość tej inwestycji, ale zaczynamy od tego, żeby powoli łączyć. Mam nadzieję, że na połowę tego odcinka wystarczy środków, a resztę w następnych latach do wykonania. Z grubszych remontów to również kanalizacja sanitarna o Chełmsku mówiłam, ale również i Miszkowice są przewidziane na dokończenie połączenia tej części miejscowości ze skanalizowaną całością prawą stroną Miszkowic. To by były te główne zadania do wykonania, na które mamy już środki. Natomiast następne są oczekujemy na rozpisanie konkursów zarówno z KPO, jak i mam nadzieję, że w końcu pokażą się środki z programów unijnych na lata 2021-2027. Tam też mamy spore tematy wpisane do inwestowania, do ubiegania się o środki. Nie jest możliwe, żebyśmy to wszystko zrobili w tym roku, ale przygotować dokumentację na pewno będziemy chcieli zrobić. Między innymi na zadanie to kanalizacyjne w Lubawce chcemy do końca kwietnia rozpisać przetarg na zrobienie programu funkcjonalno-użytkowego, bo chcemy to zrobić w formie zaprojektuj i wybuduj, także to po stronie wykonawcy będą wszystkie pozwolenia i decyzje wymagane w tym zakresie. Pan burmistrz, kiedy rozmawialiśmy 5 lat temu, czyli wtedy, kiedy rozpoczynała się ta kadencja,
konwencja mówiła Pani, że jednym z Pani marzeń to uporządkowanie tej gospodarki ściekowej na terenie gminy, a drugie marzenie to ta kompleksowa przebudowa ratusza w Lubawce. Te marzenia dzisiaj się spełniają. Trzeba mieć marzenia, żeby móc je realizować. Nie do końca się to spełni w tej kadencji 2018-2024, ale w dużej mierze środki to jest podstawa do zrealizowania tych zadań, które się zakłada do zrealizowania. Pani burmistrz, wspomniała Pani, że część inwestycji będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Chwilę o tym może powiedzmy naszym telewidzom, co to ułatwi. To przede wszystkim w dużej mierze oddajemy prace projektowe do wykonania przez wykonawcę, który będzie realizował to zadanie. Kilka inwestycji już wykonałam w tej formule i uważam, że przy zadaniach takich jak właśnie instalacyjnych czy sieciach kanalizacji i wody jest to najlepszy sposób, żeby to zrobić. Projektanci, którzy nie mają kontaktu z wykonawcami, często gęsto nie do końca są na bieżąco z nowinkami w tym temacie. Projektant, który współpracuje z wykonawcą bezpośrednio, jest dużo bardziej dostosowany do nowin technologicznych w tym zakresie i nie wymaga to zmian w pozwoleniu na budowę. Oczywiście PFU, które będziemy robić, bo to też jest wynika z mojego doświadczenia, my zawsze wymagamy od osób, które robią programy funkcjonalno-użytkowe, przygotowania projektowego w pełni uprawnienia bez ograniczeń, bo zgodnie z literą naszą prawa nie ma takiego wymogu stricte bezpośredniego, ale i zdarzył mi się przypadek, że zrobiła to osoba niepowołana, później trzeba było mocno naprawiać te braki formalne w dokumentacji tej technicznej, która była źródłem do ubiegania się o wydanie pozwolenia na budowę dla wykonawcy, no ale udało się, obiekt funkcjonuje do tej pory, a jest to już ponad 10 lat, więc mam nadzieję, że właśnie i te doświadczenia powodują, że chcę to i my robimy to z wymogiem posiadania uprawnień pełnych przez projektantów, przez osoby, które wykonują program funkcjonalno-użytkowy. Panie burmistrzu, ale to również oszczędność dla gminy, bo dzisiaj ceny tych właśnie projektów, które mają być zrealizowane, są bardzo duże i jest bardzo mało firm, które chcą takie projekty wykonywać. Czy oszczędność? Niekoniecznie. Zresztą z oszczędnościami to jest tak, że czasem nie warto oszczędzać na dobrych rzeczach, bo to się odbija na formie użytkowania, wykonaniu i na użytkowaniu. Program funkcjonalno-użytkowy, jeżeli jest robiony przez osoby z uprawnieniami budowlanymi, on też nie jest tani, wbrew pozorom. To jest stricte projekt budowlany, ale to my wykładamy swoje oczekiwania w tym projekcie funkcjonalno-użytkowym, a wykonawca, który wygrywa formułę zaprojektuj i wybuduj, ze swoim projektantem dostosowuje te nasze wymogi do aktualnych zasad budowy takiego zakresu odcinka czy takiego zakresu zadania. I to być może w okresie na przykład półrocznym mogą się zmienić technologie na tyle, że gdyby to było w projekcie budowlanym, musiałaby być zmiana, to bardziej procedury i wydłużony czas oczekiwania na pozwolenie jest lepszą opcją przy formule zaprojektuj i wybuduj niż projektowanie takie stricte od podstaw i uzyskiwanie pozwolenia na budowę.
Panie Burmistrz, gmina Lubawka czeka wspólna inwestycja z powiatem kamiennogórskim. To takie bardzo ważne zadanie w Chełmsku Śląskim. Tak, do tego właśnie... Tego zadania nie daliśmy rady zrobić w tamtym roku przede wszystkim z powodów przekroczeń ofert, które wtedy dostaliśmy ze środkami, które posiadaliśmy, bo tamten rok był szczególny, jeżeli chodzi o warunki takie finansowe. Po pandemii i po wojnie mieliśmy galopującą inflację i to też było powodem tego, że przetargi, które zakończyły się, nie zostały rozstrzygnięte, wykonawca nie został wybrany z powodu zbyt dużej różnicy między kwotą posiadaną a kwotą, którą oferował wykonawca. Panie Burmistrzu, ale takie wspólne inwestycje są dużo łatwiejsze. Łatwiejsze pod tym względem, że chociażby wykonawca, który będzie wykonywał te prace ziemne, nie musi odtwarzać tej nawierzchni i zmniejsza to koszty pracy. Oczywiście, że tak. Taka komplementarność wykonywania zadań przy wykonywaniu drogowych tematów jak najbardziej jest polecana i powinna być wręcz nakazywana do zrobienia. Trudno, żeby kłaść asfalt, jeżeli jest istniejąca infrastruktura i trudno, żeby kłaść asfalt, jeżeli właśnie my mamy tam w planie od dawna wykonać kanalizację tej części Chełmska Śląskiego. Panie Burmistrz, czy dzisiaj Wy, samorządowcy, czekacie na kolejne pieniądze, zwłaszcza te pieniądze z KPO, które były obiecane już wiele, wiele lat? Oczywiście. Ja mam cichą nadzieję, że nowy rząd, nowe władze spróbują w jakiś sposób wyrównać te straty finansowe dla samorządów, które były w sposób jawny torpedowane czy pomijane w tych przyznawanych środkach z kasy Polskiego Ładu. Tak dla porównania, to Lubawka otrzymała 8 milionów, powiat kamiennogórski 80 milionów. To jest taka drobna... I wcale nie mówię, że to nie jest niewłaściwe, że powiat nie powinien dostać takiej kwoty środków na swoje cele. Oczywiście, że tak. Tylko no, ta dysproporcja powinna być troszeczkę mniejsza. Panie Burmistrzu, ale te pieniądze z funduszy w różnym stopniu też uzupełnią to, co wpływa mniej w tej chwili do kasy gminy. Tak. Ma pan rację. To jest w pewnym sensie łatanie tych dziur, które są na skutek wprowadzanych właśnie przepisów, które były robione kosztem samorządów. Chociażby to, że została podniesiona kwota wolna od podatku, to trzeba też powiedzieć dzisiaj głośno. Gmina Lubawka na tym straciła. Możemy powiedzieć ile w ubiegłym roku? Nie robiłam takiej analizy jeszcze. Pani skarbnik jest w tej chwili na urlopie. Jak będę wiedziała, jaka to jest kwota, podam Państwu ją na pewno. Panie Burmistrzu, stan techniczny budynków na terenie gminy Lubawka, zwłaszcza tych, których właścicielem nie jest gmina Lubawka, jest różny. Jest kilka obiektów, które grożą dzisiaj zawaleniem. Co w związku z tym gmina chce zrobić? Mamy takie trzy obiekty, które właściwie cztery, które straszą, które robią duży problem w utrzymaniu bezpieczeństwa dla mieszkańców i dla przechodni i przejeżdżających, bo generalnie te budynki są przy drogach, przy komunikacji miejskiej. To jest budynek przy ulicy Bocznej 9, budynek we władaniu prywatnym,
który po śmierci współwłaściciela nieruchomości toczy się tam postępowanie spadkowe i nie wiem, na dzień dzisiejszy nie jest ustalony już dokładny właściciel tego budynku. Tym budynkiem opiekuje się Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z racji stanu technicznego tego budynku i właśnie z ustaleniem osób, kręgu osób, do których będzie należało zabezpieczenie budynku należytego. My tam z racji tego, że budynek sąsiaduje właśnie z naszą ulicą, zabezpieczyliśmy to ogrodzeniem, a ostatnio ograniczyliśmy jeszcze bardziej dostęp do tego budynku przez uniemożliwienie tamtędy przejazdu. Na wysokość tego budynku zostało mocno zawężony ruch pieszy i samochodowy. To jest jeden. Tam ostatnio w tym tygodniu odbyło się na nasz wniosek posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego, żeby omówić stan prawny tych budynków i sposób postępowania dla tych budynków, które nie są własnością gminy, samorządów albo nie można wyegzekwować od właściciela należytego nadzoru nad swoim obiektem. Prawo własności jest rzeczą świętą, ale własność też ma nie tylko prawa, ale i obowiązki między innymi utrzymywać swoje nieruchomości w takim stanie, żeby nie zagrażały one bezpieczeństwu ludzi i mienia. Starosta zobowiązał się przygotować takie wystąpienie do parlamentarzystów i do wojewody, żeby można było właśnie zainicjować zmiany w tym zakresie, bo z tego, co mówił Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, prawnie jest też ograniczone wejście na teren własności prywatnej, żeby można było dokonać zabezpieczeń. To, co robimy, to robimy takie protezy, które są dla bezpieczeństwa przechodniów i korzystających z tego ciągu pieszojezdnego mieszkańców i przechodni, nie tylko mieszkańcy tamtędy przychodzą. Drugim takim obiektem w Lubawce od lat, z którym jest problem, to jest Wodna 28. Budynek starej karczmy, który z lubością przez osoby pasjonujące się starymi architekturami nie pozwoliły, bo chyba dwukrotnie albo trzykrotnie występowaliśmy o skreślenie tego obiektu z rejestru zabytków, bo ile Wodna 9 nie jest w rejestrze zabytków i tu jest trochę prostszy sposób na rozbiórkę, to Wodna 28, Dworzec i Kamiennogórska w Chełmsku Śląskim, o którym zaraz będę mówiła, są to budynki wpisane w rejestr zabytków i żeby takie budynki móc rozebrać, trzeba najpierw uzyskać zgodę ministra kultury i zabytków na skreślenie tego obiektu z rejestru zabytków. Ja dwukrotnie w przykładzie Wodnej 28 próbowałam uzyskać takie skreślenie. Raz jeszcze jako starosta występowałam o skreślenie tego z rejestru zabytków, żeby można było móc to rozebrać, a drugi raz już jako burmistrz występowałam o skreślenie Wodnej 28 z rejestru zabytków. Niestety nie udało mi się. Jest opinia Instytutu Dziedzictwa Narodowego, że budynek jest cenny i że może być odbudowany, tylko że nikt nie podał źródła finansowania tej odbudowy. I na moje pytanie, że samorządu nie stać na zrobienie takiej inwestycji, nie było zbyt właściwej odpowiedzi. W tej chwili budynek Wodna 28 jest, ponieważ tam też toczyło się przez wiele lat postępowanie ustalające właściciela tego obiektu po zgonie tragicznym właściciela i w tej chwili obiektem prawnie zarządza starosta Myśliborski, bo na terenie jego powiatu zamieszkiwał ostatnio mieszkaniec, który był właścicielem do śmierci tego budynku. Mam
Myślę, że uda mi się do kwietnia jeszcze wystąpić ponownie o skreślenie tego budynku z rejestru zabytków, tego Chełmska Śląskiego również. Wybieram się na rozmowę nie tylko do Instytutu Dziedzictwa Narodowego we Wrocławiu, ale również do ministra kultury, żeby przekonać go, że to jest bez sens utrzymywać tego typu, w takim stanie budynki do dalszego użytkowania czy do odbudowywania. I tu właśnie cały problem jest w możliwości szybszego ustalania spadkobierców i właścicieli po takich zgonach. Bo gdyby ten budynek od razu był ustalony, kto jest właścicielem, to jeszcze Woda 28 mogłaby być w jakiś sposób zabezpieczona i można byłoby szukać osoby chętnej do odbudowy takiego zabytkowego budynku. I tak samo przy okazji, i tu przechodzę płynnie do Chełmska Śląskiego, do Kamiennogórskiej 11, budynek, który jest własnością gminy Lubawka, który od ponad 60 lat dewastuje się w sposób taki naturalny, erozja tam występuje, nikt z tym nic nie robił i na ostatnie wystąpienie o skreślenie go z rejestru zabytków dostaliśmy informację od konserwatora, że obiekt jest tak cenny, że może być odbudowany i powinien być odbudowany. Powiem tylko tyle. Ja nawet nie chcę szacować, ile będzie kosztowałaby ta odbudowa, odbudowa z renowacją do tego stanu pierwotnego, ale zabezpieczenie tego budynku, bo mamy, ktoś kilka lat temu wydał zgodę na ściągnięcie części zadaszenia, bo dopóki było zadaszenie, to ta część parterowa i piętrowa, tam sklepienia były, trzymało się. Poszła naturalna taka erozja po ściągnięciu tego dachu i ten budynek po prostu się składa do końca. Jest zagrożeniem dla budynku sąsiedniego, który jest we własności prywatnej. I tam, no, dla mnie, jeżeli ktoś ma ochotę, bo tak puszczaliśmy takie wici, że może znajdzie się jakiś wariat, za przeproszeniem, w cudzysłowie mówię, pozytywnie nawiedzony, że będzie chciał odbudować ten budynek, to bardzo proszę, chętnie poczynię wszelkie starania, żeby przekazać w jak najmniejszym, za jak najmniejsze pieniądze ten obiekt. Natomiast gminy po prostu nie stać w żaden sposób na odbudowanie tego budynku, nawet na zabezpieczenie. Kwota, którą mamy opracowaną dokumentację techniczną na zabezpieczenie tego budynku, to w tej chwili jakieś 1,5 miliona złotych. To pokazuje rząd i to tylko na zabezpieczenie ścian przed dalszą dewastacją, przed dalszymi osunięciami się na zewnątrz, na drogę, na ulicę Kamiennogórską czy na ulicę Pocztową z drugiej strony. Pan burmistrz, kolejnym budynkiem, który dzisiaj jest ruiną, a kiedyś był jednym z najpiękniejszych dworców w całej Polsce, jest Lubawski Dworzec, czyli miejsce, które dzisiaj stwarza gminie bardzo dużo problemów. Chociaż gmina właścicielem tego obiektu nie jest. Gmina nie jest właścicielem tego obiektu. Z jednej strony bardzo, bardzo żałuję, bo w międzyczasie pokazały się środki z... Kolej miała ogromne pieniądze na renowację swoich obiektów i być może gdyby to była chociażby gmina, albo gmina oddała bez powrotem ten dworzec w majątek PKP, byłby on już odbudowany i nie świeciłby, nie straszyłby takim czymś, co jest w tej chwili. Ja już kilka razy mówiłam, zaczynając tutaj urzędowanie w 2014 roku, przystąpiłam do weryfikacji podatków za dworzec. Moje tutaj z pracownikami poczynania doprowadziły do tego, że urealniliśmy należne podatki za ten obiekt. Oczywiście nie są one płacone i gmina jest wierzycielem
tej spółki, jeżeli chodzi o podatki, ale to też umożliwia przejęcie tego budynku od właścicieli. Myśmy w tamtym roku mieli nadzieję, że sąd rejestrowy nie wpisze nowego prezesa do KRS-u, bo jest to osoba, która naszym zdaniem jest słupem dla kilkudziesięciu innych problematycznych spółek. Niestety jest wpisany i teraz całe postępowanie musi być robione szukając osoby, która jest prezesem tej spółki, a nie mieszka on na terenie Polski. To powoduje właśnie te prawne galimatiasy w ustaleniu chociażby decyzji nakazowych, nakazowych i podatkowych. Ale będziemy to w jakiś sposób rozwiązywać, czy skutecznie i czy w 100%, nie mogę tego teraz opowiedzieć. W każdym razie będzie bardzo trudno prowadzić postępowania w stosunku do osoby, która nie mieszka na terenie Polski i na terenie również Unii Europejskiej, bo to byłoby trochę ułatwienie. Jeżeli, bo prowadzimy rozmowy, jest jakaś koncepcja do przejęcia tego budynku, ale warunek jest taki, że będzie pomysł, co tam zrobić, bo samo przejęcie to nie daje żadnego pola do popisu, bo kwoty tam do włożenia są ogromne. Być może KPO uruchomi jakieś środki, które będzie można pozyskać, a jak nie, no to na tylko i wyłącznie następne środki unijne, bo ten do 2027 na pewno tam nie ma miejsca dla takich dużych pieniędzy. Prowadzimy z burmistrzem rozmowy w różnych tematach. Nie będę teraz ujawniała, bo nie chcę robić zbyt dużej nadziei, bo pieniądze są ogromne, które gmina powinna wyłożyć, jak przejmie ten budynek, żeby tam zacząć proces inwestycyjny. Ale jeżeli by można było złożyć taki montaż finansowy, o którym mamy w planie, więc będzie to możliwe przy dobrych układach zewnętrznych do zrealizowania. I to jest dominanta Lubawki, więc temat naprawdę jest bardzo ważny i bardzo istotny. Ostatnio odezwał się do mnie pan z Warszawy, architekt, który robi pracę teraz dyplomową z architektury. I jest zainteresowany żywo właśnie taką pracą, która może być wykorzystana przez władze samorządowe w przyszłości jako projekt właśnie zagospodarowania urbanistyczno-architektonicznego. I złożył ciekawą koncepcję, jeżeli chodzi o dworzec właśnie i tereny przydworcowe. Również jest zainteresowany Chełmskiem Śląskim. Nie wiem jeszcze, które tereny wybierze. Nawet jakby nie wybrał Lubawki, to jego zewnętrzne spojrzenie na temat dworca i okolic dworca zaskoczyło mnie pozytywnie na plus, więc będzie można najprawdopodobniej też iść w tym kierunku, tylko to nie jest rok, dwa, trzy czy cztery. Jak uda się temat dworca załatwić w ciągu 10 lat przy takiej konsekwentnej polityce, to będzie bardzo dobra informacja dla mnie i dla wszystkich mieszkańców Lubawki.